Rok temu robiliśmy materiał, gdzie przetestowaliśmy wszystkie drwale z oferty. I dzisiaj porównamy sobie tegoroczną ofertę, patrząc jak na przestrzeni czasu zmienił się smak, sposób przyrządzenia, a w szczególności cena. Ponieważ jak wiesz lub nie, na cenę jest największa nagonka w tym roku. Dobra, jestem w drodze już po drwale. Będę kupował właśnie wszystkie dostępne pozycje odnośnie drwali, czyli ten żurawinowy, nawet nie wiem do końca jakie są. I porównamy je do tego testu z zeszłego roku i zrobimy sobie taką właśnie konfrontację testującą, więc to jest fajne. I jeszcze sobie stestujemy dodatkową opcję, zimowe McFlary, bo teraz wjechały i oczywiście no jak robimy test drwali i zimowe McFlary są, a jeszcze ich nie testowałem, to trzeba to zrobić, więc też wiadomo do zamówienia. Jestem trochę głodny, więc wydaje mi się, że może to pozytywnie dla opinii drwali wyjść, ale postaram się być obiektywny i nie podkręcać, no ale jestem głodny. Ja zawsze jestem przed testami głodny, więc wiesz. Dzień dobry, ja bym poprosił każdą kanapkę drwala, czyli tą z żurawiną podwójnego klasycznego z kurczakiem i oczywiście spróbowałbym te McFlary zimowe. One czym się różnią, że mają tylko świąteczną posypkę, czy jeszcze czymś? Ta posypka świąteczna to jest posypka Twix i wtedy to jest polewa karmelowa. Aha, no dobra. Więc mamy już całe zamówienie, za wszystko wyszło ponad 126 zł, ale mamy te McFlary w tym zestawie, więc bez McFlarów pewnie wyszłoby około 110. Na ten moment nie pamiętam, jakie były ceny rok temu, ale zaraz sobie to wszystko porównamy i zobaczymy. Mam tutaj maka, wszystko przygotowane. Spisałem sobie, jakie były ceny na poprzednim odcinku oraz mam paragon, ile to kosztowało teraz. W ogóle teraz patrząc na odcinek, skapnąłem się, że te same ciuchy mam, patrz to, ta sama torba, ta sama kurtka, ta sama bluza, ten sam gość, cały czas, nie zmieniam się i nie zmieniam ciuchu. Są zakręcone frytki, drwale, wyciągamy to i robimy wielki test drwali w roku 2022. W sumie tamten też chyba był 2022. Więc zaczynamy wielki test drwali względem poprzedniego roku, mordo. Zapki pasy, bo naprawdę gruby będzie test. Jestem głodny, a jak ty jesteś głodny, oglądasz ten film na głodniaka, to sorry, smacznego, jeżeli coś jesz. Wydatek na te wszystkie burgery był naprawdę solidny, więc zanim przejdziemy do testu wszystkich drwali, chciałbym ci przedstawić partnera odcinka, jest nim Leti Shops. Z racji trwających świątecznych wyprzedaży z pewnością planujesz większe zakupy. A co jeżeli część tych pieniędzy mogłaby wrócić na twoje konto? Tak, jest to możliwe dzięki gorącemu cashbackowi w Leti Shops. Teraz będzie można kupić wszystko jeszcze taniej, bo w tym okresie Leti Shops oferuje cashback aż do 50%. Więc warto codziennie sprawdzać Leti Shops, aby upolować podwyższony cashback. Dzięki specjalnej wtyczce cały proces jest banalnie prosty, wystarczy tylko ją dodać. Po prostu wchodzisz na stronę Leti Shops, a ona pozwala ci wybrać sklep, w którym chcesz dokonać zakupu. Następnie przechodzisz na stronę sklepu i cashback zostanie automatycznie aktywowany. Teraz wystarczy dodać do koszyka produkty, które chcesz zakupić. Mogą to być słuchawki do słuchania muzyki, by umilić sobie czas podczas aktywności fizycznej, prezenty dla najbliższych, na przykład beztłuszczowa frytkownica, która naprawdę oszczędzi mnóstwo kalorii, lub robot kuchenny, który jest niezbędny do robienia świątecznych wypieków. I to tyle, proste, łatwe i przyjemne, więc wszystkie linki do Leti Shop zostawiam ci w opisie filmu, więc skorzystaj, aby część pieniędzy mogła wrócić na twoje konto. Pora to wszystko powykładać, żarcie sporo. Nie ma drwala na ostro, więc to jest duża różnica względem poprzedniego roku. Tu mamy fryt, to jest kurczakowy, zobaczymy. Jo, kurczakowy, tutaj. I to jest kurczak, klasyczny chyba, to jest klasyczny. Podwójny, bo zaznaczali fajnie. Nie, to jest klasyk. Tu jest żurawiną? Nie. To nie jest żurawiną. To jest podwójny, bo dużo mięsa. Tu jest żurawiną. Dobra. McDonald's to musi być na czerwono. McDonald's. Para, pa, pa. Dobra, testujemy maczka, mordo. Pierwsze co, to oczywiście bierzemy te McFlary, ponieważ jest to nowość, już się rozpuszcza. I co to jest za nowość? Pani tylko powiedziała w okienku, że to jest polewa Twixa i sosem karmelowym. Dobra, próbujemy. Zajebiste, jak takie dobre lody śmietankowe. McFlary, kszol? 11 zł. Przechodzimy do zakręconych frytek. Uwaga, te frytki wziąłem w zestawie z napojem i kanapka, czyli drwal. I uwaga, cena tego zestawu, drwala, w tym roku, teraz, jak kupowałem, teraz na tej akcji. Musisz spróbować bardziej. Że ten krem? No, po smaku tych ciasteczek, takie chrupkie co tam są. No ej, dobre w kit, pycha. Skali 7, 7 na 7, to jest przepyszne, pyszne. Ja pitole. Aż zagryzłem frytką. Dobra, powróćmy do zestawu. 33,90 kosztował zestaw? Mhm. 33,90 kosztuje zestaw z maka? Ja pitole, drogo mega, fest. Względem roku 26,90 kosztował w zeszłym roku zestaw drwala. 7 zł drożej względem zeszłego roku. Czy dużo, czy mało? Napiszcie w komentarzu. Według mnie wszystko teraz idzie w zwyż. Kupujcie zestaw drwala w tym roku, bo w przyszłym może być jeszcze drożej. Ja mam wrażenie, że w tym roku te zakręcone frytki trochę gorsze są. Nie dużo, ale minimalnie. Minimalnie są, troszeczkę inne są. Patrzcie, takie są fryteczki. Te frytki w zestawie z sosem śmietanowym dałbym 4 na 7. Nie wiem, czy ten ziemniak taki bardziej nie, jest panierka, otuszony, tam jest, no. Nie, tam panierka coś robi robotę. Coś jest inna, nie? No, trochę. Z papryką może? Trochę dali inny smak. Nie wiem, czy McDonald's zmienił recepturę. Kolka zero powinna być git. Większej zmiany nie zrobili. Cheers, cola.
pierwszy po mojej prawej stronie to jest drwal z żurawiną. Tak się prezentuje kanapeczka, bardzo fajna. W środku jak to, wygląda? Mięsko, mamy sałatę z tym sosem, mamy tutaj ten panierowany ser oraz jest boczek oraz sos żurawinowy. I tak to się prezentuje. No dobra, to co, bierzemy sobie, przykrajamy sobie, zobaczyć jak on wygląda w środku. Cena tego drwala w tym roku to 26,40. Patrząc na cenę zeszłoroczną było 18,40. 8 zł różnicy. Czy dużo, czy mało? No według mnie sporo. Bierzemy sobie przekrój bułeczki. Jak to wygląda? Tak wygląda przekrój bułki. No wygląda to bardzo apetycznie. Nie wiem, czy wy tak macie, ale mi się ten drwal z żurawiną kojarzy zawsze z takim zakopiańskim przysmakiem trochę. Tam właśnie się je oscypki z żurawiną, a ten ser panierowany to mi mega smakuje właśnie podobnie do tego oscypa z żurawiną. Hej, drwal, jemy. Dobry, smakowo bardzo dobry, ja lubię takie słodkie połączenie w mięsie. Ta pozycja moim zdaniem nie różni się dużo, według mnie taka sama. No śmiało 6 na 7 bym dał, jest naprawdę dobry, ale mam wrażenie, że przez tą słodycz i przez ten ser trochę ginie smak mięsa. Kolejny burger, który jest tutaj w kolejce, to jest podwójny drwal, czyli coś, co według mnie ma szansę być naprawdę na pierwszym miejscu dzisiaj. Jest gigalufa, naprawdę spore porcja, spora porcja mięsa. W ostatnim odcinku jadłem jedzenie wersji XXL, to już tego drwala stestowałem i naprawdę był dobry. Był dobry, smakował mi bardzo. Będzie kozak. Tak wygląda przekrój bułki. No wygląda to pięknie, ładnie. Dużo mięsa. Ja lubię jak jest dużo mięsa, więc naprawdę dla mnie to jest apetyczna wersja drwala. Cena podwójnego drwala w tym roku to 29,90. 30 zł za kanapkę prawie. O 9 zł nam podrożał drwal. 9 zł podwójny drwal. Czy mięso aż tak się teraz ceni? No patrzcie, tak wygląda. Mięsa naprawdę jest sporo. Test smaku. No jest dobry. 7 na 7. Tu jednak nie ma co oszukiwać, to podwójne mięso robi robotę. Ten drwal na razie jest na pierwszym miejscu, ale żałuję, że nie ma tego ostrego drwala, bo ja pamiętam, że ten ostry drwal tak przełamywał trochę schemat, że był taki pikantniejszy, tak dodawał takiej ekscytacji jak się je. Może zrobimy sobie na końcu ostrego drwala domowego. Oglądaj odcinek do końca, bo zrobimy sobie doostrzoną wersję drwala. Widziałem na TikToku swoją drogą taki filmik, gdzie koleś kupił cheeseburgera jalapeno, do zwykłego drwala go dodał i miał podwójnego drwala jalapeno. Ruszamy z trzecią porcją kanapki, czyli jest zwykły. Klasyczny. Cena tego klasycznego drwala w zestawie to jest 17,70. Około 4-5 zł podrożał. Jeżeli wiesz, ile kosztował sam drwal w poprzednim roku, napisz w komentarzu, chętnie się dowiem. A tymczasem przekrójmy sobie go i sprawdźmy, jak wygląda ta kanapka. Tak się prezentuje drwal w przekroju. No, czyli mamy bardzo fajne mięsko, bardzo fajny sos i to wszystko. Kładziemy sobie go tutaj. No dobra, to co? Cheers, cheers, bon appetit. W pojedynczym drwalu ewidentnie za mocno czuć ten ser. Ser tutaj gra pierwszą rolę, a to mięso zanika trochę. Jestem zmuszony dać go na razie trzecią pozycję. 4 na 7, więc jestem zdania, że podwójne mięso wygrywa tutaj ewidentnie. Więcej tego mięsa gra na korzyść podwójnego drwala. No i mamy ostatnią pozycję, czyli mamy kurczakowego. Cena kurczakowego drwala w tym roku to 24,90. 25 zł za kanapkę z fast fooda. No naprawdę bardzo, według mnie dużo. A w zeszłym roku to było 17,90. Czyli mamy różnicę, uwaga, 7 zł przebitki względem zeszłego roku. Czy to dużo, czy nie? Dawaj znać w komentarzu, co uważasz. Sorry, ale jest naprawdę już odbijająco się. Tak wygląda przekrój kanapki. No wygląda bardzo fajnie, ale niestety drogo. Drogo, 25 zł. To jest kurczakowy drwal. Tak? No wygląda fajnie, ale kosztuje swoje również. Bierzemy sobie testować wiara. Tutaj tak, patrz to, niedużo się różni ten ser od kurczaka, nie? Idzie się pomylić, że to są dwa plastry mięsa, a jednak nie. Kurczakowy drwal lepszy niż klasyczny drwal w tym roku. Jak możecie zauważyć, mięso w kurczakowym drwalu jest grubsze niż ser. Jest grubsze niż to pojedyncze mięso w wersji klasycznej. I to sprawia, że ten burger kurczakowy według mnie jest smaczniejszy niż ten klasyczny. Ale za to według mnie podwójne mięso jest już dużo lepsze niż ten kurczakowy, ponieważ tego mięsa mamy tutaj więcej, a jednak ta wołowina z Maca jest naprawdę dobra. Jeżeli miałbym wybrać właśnie najlepsze mięso z McDonald's, no to jest to wołowina. Ale mamy jeszcze opcję tutaj z żurawiną, więc ja bym ustawił tak. Pierwsze miejsce dajemy podwójny drwal, ponieważ według mnie jest najlepszy. Następnie dajemy drwala z żurawiną, ponieważ ta słodycz robi robotę i jest naprawdę dobra. No i minimalnie daje to przewagę nad tym kurczakowym, którego dajemy na miejscu numer 3. A ostatnie miejsce damy sobie tego klasycznego i w takiej kolejności bym to ustawił. I uwaga, 7 na 7, 6 na 7, 5 na 7
i 4 na 7, jeżeli chodzi o drwala. No i mamy te zakręcone frytki. W tym roku według mnie coś z nim jest nie tak. Nie wiem, czy jakaś inna panierka. Na pewno mniej mnie to zachęca, żeby kupić zestaw z maka. Dobra, więc dla tych, co dotrwali do końca, bierzemy sobie sos Medo, który ma ekstrakt 6-milionowy. Zrobimy sobie domowego, ostrego drwala. Weźmiemy sobie tą opcję na przykład podwójnego. O, bo podwójny był najsmaczniejszy, więc sprawdźmy, jakby smakował podwójny drwal. Podwójny, ostry drwal z ekstraktem 6-milionowym. Jak dotrwałeś do końca, do tego momentu, napisz komentarz ostry drwal. To będę wiedział, że oglądasz do końca i uwaga, patrzymy, czy uda mi się to przetrwać. Szpilki w języku i dźganie po ustach, wszystko boli pieczem. Nie róbcie tego w domu.